Drodzy odbiorcy codziennika biblijnego, w ostatnim dniu 2022 roku słyszymy niosące nadzieję słowa zapisane w liście do Rzymian, 8 rozdział, 31 i 32 wiersz. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Drodzy, każdy z nas miał co do mijającego roku swoje oczekiwania, pragnienia. Zastanawiamy się nad tym, co udało się nam zrealizować, jaki był ten rok dla nas. Ale też myślami wybiegamy w przyszłość. Jak wiele się zmieni w naszym życiu w ciągu tych najbliższych 12 miesięcy. I przyznać muszę, że kiedy o tym myślę, odczuwam niepewność. Przecież tyle negatywnych prognoz możemy usłyszeć w mediach. W wielu z nas jest pewien niepokój, obawa o przyszłość. I każdego roku, kiedy dopada mnie ta nostalgia, przypominam sobie pewien wiersz, na który natrafiłem już kilka lat temu, a którego autor pozostał anonimowy. Posłuchajcie. Stoję u progu, przede mną nowe, nieznane. Przerzucam kartki kalendarza, aż 365. Tyle dni, tyle nocy, tyle kartek do wyrwania, tyle czasu do przeżycia. Czy zdążę? Stoję u progu nowego, tajemniczego. Co przyniesie? Lękam się. Lękam się cierpienia, trosk, samotności. Lękam się zła. Jak iść przez te 365 dni i nocy życia? Wzrok mój kieruje ku miłosiernemu. W tym najświętszym obliczu tak wiele miłości, spokoju, nadziei. Nie boję się już. Przecież nie pójdę sam. Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, cokolwiek będziemy musieli przeżywać, przed czymkolwiek przyjdzie nam stanąć, zaufajmy naszemu Panu, który powiedział, że będzie z nami w każdej sytuacji, w każdym miejscu. On jest naszym Wybawicielem. Na Jego Słowie możemy polegać. Nie boję się już, przecież nie pójdę sam. I możemy mieć różne myśli co do tego, co było i będzie. Możemy planować, możemy snuć wizję przyszłości, możemy marzyć. Ale jednego możemy być pewni. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? I tej świadomości, że Bóg jest z nami zawsze i wszędzie, życzę nam na 2023 rok. Siostry i bracia w Jezusie Chrystusie, stojąc dziś niejako u progu tego roku, wyjdźmy naszemu Panu naprzeciw. Wsłuchujmy się w Jego głos. Prośmy, aby nam pomagał, aby nas wspierał, aby wzmacniał naszą wiarę. Ale też pamiętajmy, że osoba prawdziwie wierząca zawsze kończy swą modlitwę, zwłaszcza tą modlitwę, w której prosi o powodzenie, o zdrowie, o opiekę, o wyjście z trudnej sytuacji. Zawsze kończy swoją modlitwę słowami: Panie, niech nie moja, lecz Twoja wola się dzieje. Powierzmy i ten kolejny 2023 rok Bożej opiece i patrzmy w przyszłość z nadzieją, którą nam daje Jezus Chrystus. Amen. Zostańcie z Bogiem.